Czy to ja? Przebieranko i po sprawie. Znacznie lepiej, prawda? Nie ma to jak szybka zmiana ciuchów. Wow! Jak on to zrobił? Może i mnie się uda. Wystarczy upaść na łóżko, prawda? Nawet fajna ta piosenka. Tak, to moja nowa ulubiona nuta. Wow! Ta impreza wygląda lepiej niż sądziłam. O, Poncz, poczęstuję się. O matko, Jennifer, mamy te same ciuchy. O nie, faktycznie, wyglądamy tak samo. Już wiesz, czemu chciałam wybrać nam ciuchy? To przez przypadek, przepraszam. Żartujesz sobie, jestem cała mokra. Oj, sorki. Wcale nie jest mi przykro. Nara, frajerko. Jak ona mogła mi to zrobić? I co ja pocznę? Chwila, wpadł mi pewien pomysł do głowy. Najpierw zdejmę bluzkę i położę na płaskiej powierzchni. Teraz najtrudniejsze. Tniemy ją nożyczkami. Całkowicie odcinamy kołnierz i rękawy. Tak naprawdę przyda się sam nadruk z przedniej części bluzki. Wszystko inne odłożę na bok. Tniemy dalej. Lekko zaginam i nacinam. To samo po bokach. Z góry na dół. Przesunę całość i otworzę przed następnym krokiem. Muszę zagiąć wewnętrzne górne rogi do środka. Czas na paski, które wycięłam wcześniej. Tylko trochę je rozciągnę. I położę między dwa fragmenty bluzki. Teraz będę je nawlekać naprzemiennie, jakbym sznurowała buty. Ma być ciasno, ale nie za bardzo. Zacznę od góry i będę szła do samego dołu. Jak dojdę do końca, zwiążę paski razem. Teraz przekręcamy i rozprostowujemy. W ten oto sposób wyszła nowa bluzka. Wystarczy dopasować po bokach, żeby pasowała. Przeuroczo. Teraz można imprezować. Wow, patrz na Jennifer! Tak jest! Wróciłam w wielkim stylu. Przesuń się, Ava! Wyglądasz zjawiskowo, Jennifer! Co się dzieje? Ej, tutaj jestem! Sama ją zrobiłaś? Ty to masz skilla! Och, Jennifer i ta jej głupia, urocza bluzka! Upały mogą nieźle dać się we znaki. Jestem cała spocona. A mogłam sobie kupić klimatyzację. Znacznie lepiej. Ale i tak się rozpuszczam. Dobra, jakoś dam radę. Teraz gardło mi wyschło. Prawie jak papier ścierny. Mam chyba jakiś sok w lodówce. Tak, on mnie uratuje. Matko, co za ulga. Co to było? Gwóźdź? Skąd on się tu wziął? Dopiero kupiłam tę bluzkę. Ja to mam szczęście. Ale wiem, co z tym zrobię. Wystarczy nieco pomyślunku. Podarta bluzka? Wystarczy ją przeciąć. Wytnijcie prostą linię nad dziurą. Zabierzcie górną część i wytnijcie taki pasek. Doskonale. Teraz zwiążcie nim top. Przełóżcie pod bluzką i zwiążcie. Tylko żeby trzymał. Całkiem nieźle, co? I sprawdzi się w upały. Ciekawe, gdzie moja randka? Spokojnie. W tym czasie zrobię sobie zdjęcie w nowym topie. Już jesteś. Pokaż, co tam kupiłaś. Spódnicę, która pasuje do wszystkiego. Popatrz. Nawet z tą bluzką wygląda fajnie. Pasuje ci, Sofia. A paska czasem nie kupiłaś? O kurczę, to nie miało tak wyglądać. Teraz żałujesz, że nie przymierzyłaś, co? Ale może jakoś temu zaradzę? Macie ubrania, które są za luźne? Przełóżcie guzik przez najbliższą szlufkę i zapnijcie. Pasek nie będzie potrzebny.
ty to zawsze potrafisz wyjść z modowej opresji. Coś mi tu mówi, że Amy będzie chciała ją niedługo pożyczyć. Tkwicie w domu? Zawsze można zrobić zakupy w necie. Świetne są. I trochę drogie. Ale fioletowa jest obłędna. Uch. Kogo na to stać? Poprasuję ciuchy, okej? Dzisiaj dzień prania. Powinnam gdzieś mieć drobne. Nie stać mnie nawet na troczki. Co? Skąd to się wzięło? Wygląda jak wybielacz. I co teraz? Mam genialny pomysł. Wybielacz Betty. Zrobimy kilka wzorków. Wybielacz w rękę i za mną. Weźcie dowolny jasny ciuch i zwińcie widelcem. Teraz nałóżcie kilka gumek i spryskajcie wybielaczem. Po kilku minutach zauważycie pierwsze zmiany. Przetnijcie gumki i zachwyćcie się rezultatem. Całkiem, całkiem. Żadnych więcej nudnych bluz. I po co przepłacać, skoro można to zrobić samemu? I to prostym wybielaczem. Nie mogę tego sprać. To mój wybielacz? Obróć się. Wygląda świetnie. Dzięki. Nie głupie. Szkoła jest wymagająca nawet i bez nieoczekiwanych problemów. Ach, mam bluzkę w koli. Ty chyba sobie żartujesz. Ledwo zaczęłam dzień i już jestem zła. Zapłaci mi za to. Mówiłaś coś do mnie? Nic, tak sobie tylko tańczę. Tak właśnie myślałam. Dam sobie radę. Mam przy sobie mydło na takie okazje. To ja już pójdę. Miłego. Nie za żółta? Niebieska też nie jest lepsza. Nie mam w co się ubrać. Czemu są takie brzydkie? Nie kupowałam tego. Chyba, że przez internet i przez sen. A nie! To moja bluzka z dzieciństwa. To dopiero były czasy. Jak wtedy, gdy lalki dostały samochód. Ale było fajnie. Żadnych kłótni podczas przyjęcia. Uczyłam się w niej czytać. Przy jedzeniu się nie gada. Jak mogłam o niej zapomnieć? Wygląda na staromodną. Może uda się ją unowocześnić. Stara bluzka wymaga odświeżenia? Przetnijcie ją. Widzicie te części? Zszyjcie razem w ten sposób. Po obu stronach. Prawie gotowe. Znacznie lepiej. Wow! Ta bluzka jest świetna! Raz, ale gorąco. Dwa, nienawidzę brzuszków. Ja też, ale musimy ćwiczyć. Jennifer, patrz! Niezłe ciacho idzie. Wow, zdecydowanie ciacho. Dokąd idzie? Muszę zobaczyć. Ćwiczy z handlami tuż obok nas. To jak prezent na święta i urodziny jednocześnie. Musisz do niego zagadać. Patrz na te mięśnie. Dobra, tylko się poprawię. Okej, gotowa na podbój. Czekaj, zobacz jak ty się spociłaś. Racja, i co teraz zrobię? W ogóle ten strój nie powala. Chciałabym lepiej wyglądać. Jennifer, mam genialny pomysł. A gdyby tak? Masz rację, to naprawdę genialne. Jedziemy. Najpierw zdejmujemy spodenki. Okej, następny krok.
Jedna ręka idzie w nogawkę, potem głowa. Weszła, teraz druga ręka. I już. Uf, teraz wyglądam o niebo lepiej. No pewnie, leć jest cały twój. Jesteś boginią, niech się pławi w twym blasku. Okej. Idę, trzymaj kciuki. Naprawdę idzie. Nie mogę patrzeć. Żartuję, muszę to zobaczyć. Ach, świeżo wyciśnięta miłość. Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka! Gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać na pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci. Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwincie bluzkę. I zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół i podwincie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. Mua. I czekamy na lajki. To o której idziemy na obiad? Dobra, brzmi nieźle. Chińszczyzny nigdy nie odmawiam. Uff, ciężkie te książki. Czemu ich tyle mam? Okej, mamy, tylko zamknę szafkę. Nie, torebka mi spada. Ale to wkurzające. Nie, nie, jestem, mów dalej. Chodź tu, durna. Na górę, ale już. Oby zadziałało. Tylko ostrożnie. Nie działa. Spróbuję czegoś innego. Głęboko oddychaj. Wdech, wydech. Spokój. Bądź tu i teraz. Oddychaj. Właśnie. Równowaga, harmonia. Z drogi blokujesz korytarz. Ej, wariatka! O, chyba mam pomysł. To na bank zadziała. Przyda się torebka. A raczej pasek od niej. Odepnę z jednej strony i przełożę pod rączką. Zapinamy z powrotem. To działa! Z jednego paska zrobiły się dwa. Tada! Moja torebka jest teraz plecakiem. Teraz nie zsunie mi się z ramienia. Jak uroczo wygląda! Koniec problemów z paskiem. Już mi nie spadnie. Można iść na lekcję. Nie! O nie! Zgniotłam torebkę! Uff! Ani zadraśnięcia. Nie ma tu nic ładnego. O, mój Boże! Znalazłam! Idealna spódnica! Jest piękna! Muszę ją mieć! Nie! Zasługuję na nią! Marzyłam o takim materiale! Idziesz ze mną! Zaraz, utknęła. Nie, ta kiecka jest moja. Mogę tak cały dzień. Ach tak, a ja mam siłę na cały tydzień. Zobaczyłam ją pierwsza, jest moja. Nieprawda, moja, oddawaj. Doskonałe zwycięstwo. Jest, wygrałam, przecież mówiłam. To nie koniec, jeszcze cię dopadnę. Będę tu na ciebie czekać. Zachwyćmy się zdobyczą z bitwy. Zwijam się. Będzie świetnie na mnie leżeć. O nie, za duża. Ha, wygrałaś niepasującą kieckę, żal. Jak to? Musi pasować. Za chwilkę ją zwężę, tylko jak? Czekaj, chyba już wiem jak. Mogę użyć do tego wsówki. Najpierw zbiorę materiał,
i dopasuję do pasa. A teraz włożę wsówkę. Świetnie, przekręcamy i nic nie widać. Lepiej przejrzeć się w lustrze. Tak jest, wygląda idealnie. A przed chwilą była za duża. Jest idealna, uwielbiam ją. Ble, jest idealna, uwielbiam ją, ble. Szkoda, że wygrałam, prawda? Bywaj i udanego życia. Jeszcze się zemszczę. Nie ma to jak lunch z przyjaciółką. Czas nadgonić wszystkie zaległości w plotkach. Sophie się ich trochę uzbierało. Ale to, że nic nie mówisz, nie oznacza, że musisz mieć otwartą buzię. Masz usta pełne jedzenia i nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Nie ma w tym nic złego. Boże, ale byłaś głodna, co? Muszę trochę poluzować spodnie. Od razu lepiej. Idziemy? Nie mogę ich zapiąć. Wszystko w porządku? Co? Daj mi to na chwilę. Dzięki. Kiedy brzuch potrzebuje nieco miejsca, z pomocą przychodzi gumka do włosów. Przełóżcie ją przez dziurkę i zapnijcie na guzik. To ja rozumiem. To co, deser? Którą wybrać? Zieloną czy różową? Zdecydowanie róż. Jak coś, to idę suszyć włosy, Sofia. Muszę się pospieszyć. Tylko wyprasuję tę bluzkę. Nie mogę wyglądać na kocmułka. Gdzie ta para? Przecież podłączyłam. W ogóle nie grzeje. Sofia, za 5 minut musimy wyjść. Ale żelazko się zepsuło. Mam pomysł. Jeśli musicie coś wyprasować, ale nie macie żelazka, użyjcie suszarki do włosów. Au, to działa. Patrzcie. Zaraz wszystko się ładnie wyprasuje. Prawie gotowe. Im materiał jest bardziej mokry, tym dłużej wam zajmie suszenie. I już. Dzięki za pomysły, Amy. No to obie jesteśmy już gotowe. Eneduerike fake. Okej. Tylko nie zmieszczą mi się tu kosmetyki. Coś tu nie gra. A gdzie dno? Żegnaj, plecaku. Ale muszę mieć dzisiaj wolne ręce. Dobra, mam pomysł. Zamieńcie ulubioną torebkę w plecak. Załóżcie pasek na szyję. Przełóżcie ręce i zarzućcie do tyłu. Ale słodko. Ten kolor mi jednak bardziej pasuje. Prawie zapomniałam. Ups. Gdzie ona? Nudzi mi się strasznie. Jednak nie umiem żonglować. Jak zaraz nie przyjdzie, to wychodzę. Hej, Amy, tutaj. Sofia, co za powitanie. A! Czekaj, nie ruszaj się. Prawie ucho urwałam przez te kolczyki. Za to bluzka Amy nieźle ucierpiała, kurczę. Chciałabym ci jakoś pomóc. Lubisz nietypowe dodatki, prawda? Weź tę apaszkę. Ładna, ale co mam z nią zrobić? Zamienić tę bluzkę w coś mega modnego. Przełóżcie apaszkę przez dziurę. Owincie wokół palców i wyciągnijcie przez pętlę. Fajna kokarda? Wygląda nawet lepiej niż wcześniej. To teraz do rzeczy. Jak tam wczorajsza randka? Nie ma to jak wieczór
jeździ psami i filmikami. Co by tu obejrzeć? Kevin? Czego on chce? Całkowicie zapomniałam o randce! Muszę się zebrać. Co mam włożyć? Jeansowa spódnica na ratunek. Ale ją lubię. Teraz stop. Niedobrze. Mogłam zrobić pranie. A to co? Ma gigantyczną plamę. Może powinnam odwołać. Chyba, że pójdę w tym. Gdzie ona się podziewa? Cześć, Kevin. Ciekawy ubiór. Robię pranie, wiesz, jak jest. Co zamawiamy? Nie, nie mogę w tym pójść. Mam pomysł. Widzicie to? Obróćcie do góry nogami, zwińcie i włóżcie przez głowę. Tak samo jak zwykłą bluzkę. Obciągnijcie na maksa w dół. Złóżcie wystający materiał i odwińcie. Cześć, piękna! Top wygląda jak nowy. I na randeczkę. Cześć, Kevin! Cześć! Ej, świetnie wyglądasz! Nowa bluzka? Tak jakby. Mój ulubiony klasyk. Kiedy ta Jessica się tak wyrobiła? Jaka jędrna pupa! Mojej przyda się trochę uwagi. Dobra, do roboty. Przebiorę się tylko. Gotowa? Na tych schodach na pewno spalę trochę kalorii. Jestem silną kobietą. Patrzcie, ludzie. Ostrożnie. No, hej, pośladki. Hej, ty. Miejmy nadzieję, że po tym treningu będziesz miała stalową pupę. Druga seria jest o wiele trudniejsza. Uff, ale ciężko. O Boziu, chyba już nigdy nie wstanę. Muszę się jakoś dowlec. Dobra, sprawdźmy, czy jest lepiej. Wygląda tak samo? Serio? Kurczę. To był najcięższy trening w moim życiu. Może spróbuję czegoś innego. Nikt nie musi wiedzieć. Chcecie podkreślić swoje pośladki? Wypchajcie spodnie zamiast robić przysiady. I jeszcze z drugiej strony, żeby nie wyglądało głupio. No układaj się. Gotowe. Hej, jędrne pośladki. Teraz wyglądają lepiej niż tyłek Jessiki.